Jakie pilne wieści wyciekły o stanie Elżbiety Dmoch? Co ujawnił jeden z redaktorów, który się z nią spotkał? Czy nadal jest na skraju ubóstwa? Jako komentarz powiem, że pani Elżbieta to wielka gwiazda estrady, której piosenki nuciła razem z nią cała Polska. Niestety z powodu miłości popadła w nędzę. Piosenkarka mogła jednak liczyć na pomoc wiernych fanów, kiedy znalazła się w szpitalu. Teraz dziękuję im za nieocenione wsparcie w trudnych chwilach. Elżbieta Dmoch od lat żyje z dala od mediów. Gwiazda wycofała się z show biznesu i zapowiedziała, że nie wróci do śpiewania. Ikona lat 70. pod koniec ubiegłego roku trafiła do szpitala. Artystka mocno podupadła na zdrowiu, a w pewnym momencie lekarze musieli walczyć o jej życie. Tabloidy donosiły, że artystka przeszła zakażenie znanym wirusem. A do tego pojawiły się problemy z krążeniem i zapalenie płuc. Na początku listopada zasłabła w sklepie i natychmiast wezwano karetkę, która przewiozła ją na ojom. Fani pani Elżbiety szybko zorganizowali akcję wsparcia dla artystki. Zebrali pieniądze, które zostały przekazane Polskiej Fundacji Muzycznej. Ta zakupiła lodówkę, telefon i poinformowała, że resztę pieniędzy przekaże na pomoc medyczną i rzeczy potrzebne piosenkarce. Dotąd cały czas jakoś dawała sobie radę, pomocy finansowej przez długie lata odmawiała. Teraz jest ten moment, kiedy się to zmienia. Bez wsparcia mentalnego i finansowego ze strony Fundacji byłoby jej ciężko. Rozpracowujemy temat pomocy wielowątkowo. Staramy się ulżyć, Pani Elżbiecie mówił Tomasz Kopeć Plejadzie w listopadzie 2022 roku. W ostatnim czasie artystkę odwiedził Dawid Węglarz, redaktor fan klubu 2,1. Mężczyzna ujawnił a nawet zrelacjonował wizytę u gwiazdy w mediach społecznościowych. Przekazał, że Elżbieta Dmoch czuje się znacznie lepiej, a wizyta przebiegła w przemiłej atmosferze. Niestety jej stan ubóstwa nadal jest straszny. W imieniu naszej idolki. Przekazuje serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy wdzięczności za życzenia, pamięć i wszystkie ciepłe słowa. Jak sama powtarza, zawsze zdumiewa ją fakt powodzenia muzyki 2 plus 1, nawet po tylu latach. Oto dedykacja, którą pani Elżbieta postanowiła tym razem przekazać wszystkim swoim sympatykom. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.